Cześć, siemanko! Ja jestem Remek, a w dzisiejszym odcinku spędzę 100 godzin na tratwie. Każdego dnia będę rozbudowywał swoją tratwę i wykonywał zadania. Jedzenie, wodę, materiały budowlane oraz inne przedmioty będę musiał pozyskiwać z wody harpunem. Każde wejście do wody będzie ryzykiem trafienia na rekina, który jeśli mnie dorwie, kończy całe wyzwanie. Walka z żywiołami to niełatwe wyzwanie, ale cel to przeżyć na tratwie 100 godzin, czyli prawie 5 dni. W poprzednim odcinku. Mamy pierwszą platformę! Ty no rekin, to płynie? Patrz typa w masce! Ej, jak ja na tą platformę wejdę? Panowie, bez świateł. Jak fajnie jest zobaczyć człowieka. Ej, jednak nie będę płakał, jak będziecie odpływać. Przyznam szczerze, że w pierwszy dzień liczyłem na słoneczko, a nie na deszcz. Liczyłem na dobre śniadanie, na szczotkę do zębów z pastą, której nie mam nadal. O, materiały budowlane. Fajnie, że w deszczu mi tyle przywozicie. Ogólnie mega się jaram. Wow, dach mi ucieka! Coś się łamie, czy mi się wydaje? O kur... to za tobą było! Dla bezpieczeństwa ewakuujemy się. Zostawiamy sklarowaną łódź, zabezpieczoną i uciekamy, bo nie jest to bezpieczne. Co, będziesz kusy kucni, no. Albo na tej macie usiąść, no. I ten sprzęcior trzeba kontrolować. Okej. Okay. Patra two, do jutra. Ze względów bezpieczeństwa musiałem ewakuować się z tratwy. To serio było niebezpieczne. Ale jak tylko sztorm ustał, wróciłem na tratwę. Panie i panowie, back to the game. Jestem na platformie technicznej i właśnie chłopaki udzielają mi transportu w kierunku mojej tratwy. Tratwa przeżyła ten sztorm i ten całą noc. Wszystkie bele stoją. A dokładniej co i jak zobaczymy zaraz. Póki co rozbitka wiozą. Mam nadzieję, że wszystko się tam zachowało. Ale wygląda, jakby było git. Moja tratwa przeżyła! Słupy proste w miarę... O, uwaga, uderzę z was. Krok na tratwę po sztormie. Jestem. Nie wiem, co robi ta szczoteczka w tym miejscu, ale chyba sztorm ją po prostu w dupcu. Trzeba sprawdzić, jak to się wszystko ma, jak zaczepy się mają, czy to wszystko przeżyło, bo było strasznie wczoraj po prostu. Lecimy z tematem. Okej, jedna skrzyneczka. Beczuńka, tylko jedna mi została, resztę porwał. Ej, widzę beczkę, tam jest w szuwarach. No, to jest moja beczka. Jeszcze gdzieś będą materace, bo one też zostały potracone. Oczywiście wszystko znajdziemy, żeby nie śmiecić. Śmiecenie nie wchodzi w grę. Dzięki, chłopaki. Trzymajcie kciuki. No i znów zostaję sam. Jak widzicie, wietrznie jest. Sztorm trochę nie odpuszcza, ale oby nie było już takiej burzy, jaka była wczoraj. Bo to było straszne przeżycie. Noc też była ciężka. Byłem połamany po tych wszystkich akcjach, które tutaj się działy. I nie było to łatwe przeżycie. Tak czy siak, back to the game. Trzeba zacząć działać. I dzisiaj musi już powstać ten dom. Żeby na wszelki wypadek przed kolejną burzą się uchronić. Pierw trzeba ogarnąć ten syf, bo jest zły storage. To trzeba ogarnąć. Zachował się. On jest bardzo ważny. Został na tratwie. Wiatr... Ała! Zadepnąłem na harpun! Harpun! Kurwa! Okay. Nie wiem, czy to nie przeciąłem stopy. Chyba nie, poodzierałem tylko. Wiedząc, że od tej konstrukcji wiele zależy i to wszystkie te cztery paliki tutaj są palikami głównymi, które trzymają cały dom, no to chyba nie bardzo może to być tylko na takiej ilości śrub. No muszę, no spójrzcie tutaj, to było już techniczne, a to jest moje, za mało. Co tu robi pecik? Dobra, ja chyba wiem, co tu robi ten pecik. Ekipa z Wake Parku tutaj, która użyczyła nam to miejsce, których serdecznie pozdrawiamy, odwiedziła tą tratwę w nocy. Zobaczcie zdjęcie. Macie ich? Wbili mi na tratwę w trakcie sztormu. No, muszę przyznać, że ekipa z Ruedy Wake Park jest naprawdę gruba. To tutaj zresztą nagrywamy całą serię. Piękne miejsce. Dzięki. Więc zabieramy się za wzmocnienie tej konstrukcji, która też dostała w ciry. Bo jak plandeka była na tych wszystkich właśnie krokwiach, no to rwała te krokwie. I one są... No są trochę luźne, tak być nie powinno. Kuźwa, ten wioter pierdzielony! Teraz mnie rozbierze z tych ciuchów, no! Ja pierdzielę, byleby dzisiaj burzy nie było. Rzeczy jeszcze mam tutaj mokrych, więc się jeszcze doogarniają. Jest tego trochę. Muszę to porozwieszać jakoś i wysuszyć. A tu agenty przypłynęły. Możecie pozdrowić swoich rodziców i babcię. Pozdrawiam Julka Gajdę. Babcię pozdrów. Babcię pozdrawiam Jeska Wywodowice. Jo, trzymajcie się. Dobra, nastał czas na te bele i muszę je zidentyfikować. D3 to jest bela, która leci w to miejsce. I ona jest takim wzmocnieniem tego podkładu tak naprawdę na cały dom.
jeszcze taką potrzebuję zamontować tu, więc będę musiał swój tutaj wieszak wymontować i tam będzie jeszcze jedna. Zaczyna to wyglądać! Teraz trzeba te beleczki poprzeczne wszystkie połączyć, czyli znów wkręcamy. Witam panie, ładny domek, już są poprzeczne. Dobra, 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 proszę nie krytykować mojej konstrukcji. Ja widzę grill, a żem głodny. To na chwilę wam przerwę. Poznajcie Oliwkę oraz Czarka z naszej grupy Thunder Friends. Dzięki temu, że subskrybują kanał, zostawiają łapy w górę i piszą komentarze, zaprosiłem ich do wzięcia udziału w moim filmie. Dzięki wam za pomoc, byliście świetni. No i mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Więc wy również subskrybujcie kanał, by wziąć udział w moich filmach. Jakie dostawki. Arios! No dobra, co my tu mamy? Mamy grilla na wymarciu. Nie narzekam, ważne, że jest. Dam sobie go gdzieś tutaj z boku. Wsadzę ten węgiel do środka, żeby mi to nie poleciało. Podpałka musi być, żeby ułatwić tutaj podpalanie. Zapalniczka, właśnie o to chciałem spytać, czy na pewno będzie. Jest. Jaka duża sklipera, ty! Nie wiedziałem, że takie wielkie są. Mamy wodę, kolejną butelkę. Szczypczyki na grilla. Mamy wędkę. Spoko. I do tego zadanie. Sprawdźmy, cóż to jest. A szkoda, że nie ma tego dźwięku takiego. Takie wiecie. O, to jest ten dźwięk. Znów mi bije na łeb. Człowiek wróci na tratwę. Znów to samo. Choroba psychiczna, głupota. Wszystko w pakiecie. Zobaczmy, co się tutaj znajduje. Poleciało mi to zadanie. Wiatr mi to porwał. Jezu, już było na krawędzi tratwy. Musiałbym tam skakać do wody, bo inaczej bym nie był w stanie wykonać zadania. Musiałbym jakiś item oddać. Smacznego i powodzenia. Smacznego, bo grill. A powodzenia, bo wędka chyba. Bo jedzenia nie dostałem. No dobra, no. Wiemy, że ryby biorą. Sprawdzaliśmy to. Wada jest tylko taka, że strasznie wiecznie jest. Ja nie wiem, czy ogarnę, kiedy spławik jest łapany. No ale spróbujemy. No i wiemy, że będziemy w tamtą stronę zarzucali, bo tam jest wiatr w tamtą stronę. Albo z boku. No dobra, no jeśli tak mam zjeść, nie będę nagrywał, jak będę patroszył. Ale daruję wam tego. No dobrze, zabieramy się za łowienie. Trzeba to ogarnąć. To mi się przyda na przynętę. Mam nadzieję, że wystarczy. Szczerze mówiąc, nie wiem na ile i czy mi się uda złowić rybę na sucharki ryżowe, ale kto jak nie ja, spróbuję. Ja nie pamiętam, jak się łowiło wędką, bo pod wodą nurkując potrafię. No dobra, no. Jedno dla tatusia. Drugie dla rybki. To się będzie musiało namoczyć co nieco, ale damy radę. Mamy, ma to sens. Robaków nie mam na tratwie, ale przynajmniej tyle. Dupa blada. Jezus Maria, rekin przypłynął! Dupiej stąd, dupiej stąd! Za statut tratwy, ty ciulu jeden! Jak jakiegoś kija dorwę, jak cię dupnę tym kijem, Zaro. Ty, zostaw to, zostaw to. Nie, 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 nie! Z dupy pieronie. Spadaj. Gdzie mi tam wchodzi? Gdzie mi tam wchodzi? Zostaw to! Pieroństwo jedne. Idź mi. Akysz. Ja sobie chcę w spokoju połowić. Spokojnie, nie będę wchodził do wody, nie najesz się dzisiaj mną. Z dupy mi stąd, bo mi ryby płoszysz! Rybki, rybki, rybki! Poproszę rybki! Jakiś szczupak albo co by się przydał? Albo jakaś dorada, dorszyk, jakiś... Mam rybę! Ja pierdzielę! Ale rybie! Co? Panie i panowie, mam rybę! Mam rybę! Jaka dużo! To chyba dorsz! Filetowany już! Ja pier... Jaka była szansa? Nie, no oczywiście, że nic nie złowiłem i zdechłbym tu z głodu, gdyby mi nie dali dorsza filetowanego. Idziemy go przygotować na grilla. Tu będzie miejsce grilla, bo wiatr wie stamtąd i żeby popiół mi nie szedł na rzeczy, dym, smród, wszystko, tu robimy grilla. Tak, tak. O! Płonie, no. Dobra, wiatr zrobi resztę roboty. Bardzo ważne jest, żebyście widzieli, że mam czyste rączki. Dlaczego, to się zaraz dowiecie. Wyśmienite. Już
Dokładnie tak. Czystego, filetowanego dorsza, bez soli, pieprzu, cytryny, czegokolwiek, zjadłem z uśmiechem na twarzy. Ona jeszcze jest taka delikatnie al dente. Jest moim zdaniem perfekt. Jest gorąca. Fajnie to już wygląda, ale zacząłbym coś więcej budować, bo chata musi tu powstać. Zrobiłem też takie wzmocnienie, bo to mi się strasznie ruszało, więc mam takiego płaskowniczka w tym miejscu. Rybka opierdzielona, bardzo dobra była, jestem tak ukontentowany. Jeszcze nie korzystałem z tej drabinki, ale fajna jest. Fajnie, że mi coś takiego dali. Jak będę uciekał przed rekinem, to się rzeczywiście może przydać, bo teraz jak jest tylko jedna płaska ściana, to się ciężko wchodzi, więc rzeczywiście taka drabinka jest git. Kocham was, widzowie, bardzo. Życie na tratwie, oddali od ludzi i tej codzienności, powoduje, że człowiek naprawdę zaczyna doceniać takie proste rzeczy jak ta ryba, która była na grillu, jak mokre chusteczki, które pozwalają ci umyć łapy, ale trochę samotność mi doskwiera. To muszę przyznać, że to jest trochę smutne. Więc muszę się przyznać, że jeszcze nie odczuwam takiego wybrakowania od ludzi, bo widzę ludzi w okolicy. Tu jakieś babki na kajaku podpłyną, tam jacyś ludzie na rowerku pływają, tam na wake'u skaczą, w zajebiste miejscowie. Mimo wszystko na tratwie jestem praktycznie cały czas sam. I to trochę ryje beret. Autentycznie. I have made fire! Ahoj, ahoj! Płynie do mnie dodatkowa cuma, bo zauważyliśmy, że po sztormie i po tym wszystkim zaczynam się zbliżać do tych wyspy i do innych elementów infrastruktury już wybrzeżnej. A środek, na którym byłem, jest tam, więc przyjechała ekipa ratunkowa i będą mnie jeszcze documowywali kolejnymi kamieniami, które może spowodują, że nie popłynę dalej. Siema. Dziękuję, leżak dostałem. O kurde, to transport przy okazji doszedł. Ale musisz sam wciągać. Dobra. Ej, ile elementów? Lego przyjechało. Dziękuję wam, kochani. Dobra, no tyle elementów. Człowiek popsioczył, że nie ma co robić, teraz jestem obsrany, bo nie wiem od czego zacząć. Zacznijmy od tego, że leżak se rozłożę przy grillu. Jest to fajne miejsce na leżak, tak mi się wydaje. Czemu taki brudny? Halo, proszę dbać o tanderowe leżaki. Kurde, ej, fil tester musi być pierwsze. O, wreszcie mam na czym usiąść! Mówiłem coś wcześniej na temat doceniania małych rzeczy, nie? To jest mała rzecz. Mogę sobie po prostu usiąść i wychillować bombę. Może nie teraz, bo muszę wybudować ciąg dalszy, ale siedzisko. Wcześniej siedziałem albo na tych krokwiach, albo na ziemi, albo na krawędzi tratwy. Teraz mam siedzonko. Jest mi dobrze. Ale do roboty. Trzeba pamiętać jeszcze, że jak będzie wiatr, to trzeba go zwinąć, bo mi go jeszcze do wody w dupcy i będzie problem. Więc nie chcielibyśmy stracić mojego pięknego leżaczka tanderowego. Okej, to nie jest łatwe. No dobrze, mamy już tą poprzeczną. Jeszcze tutaj musi się pojawić, czyli ta, która w tym miejscu leży. I mamy jeszcze kolejnych 4 elementy. Damy radę, czemu by nie? Czyżby to był zrzut? Bez słowa, przypłynęła i zostawiła. A trzeba łapać, zanim to nie będzie odpływało. Ależ mi to zostawiła! Kur... poleciał mi! Nie no, muszę płynąć! O Jezu, jakie wodorosty, ja pierdzielę. Kur... ile wodorostów. Nigdy więcej nie zostawię sobie nieprzygotowanego harpunu. Ale zrzut mamy. Co my tu mamy? O, worek na śmieci będę miał, zajebiście. O kurde, mój nóż. Zarąbiście. To jest nóż do nurkowania. Tym nożem zabiłem wiele ośmiornic. A to wy to wszystko wiecie przecież. Jeśli oczywiście śledzicie mnie na Instagramie, polecam Rezygiusz. Znaczy ci, którzy oglądają na bieżąco od lat, ale nowi widzowie niekoniecznie. Rezygiusz jest myśliwym. To jest taki nóż właśnie na kito, który się wygodnie wyciąga. Jeszcze są takie rękawice, płetwy, maska i taką kuszę mam podwodną, za pomocą której właśnie jestem w stanie to zwierzątko upolować. Oczywiście humanitarnie i tak dalej, a całe mięsko zjadam. Nigdy nie wyrzucam, zawsze zjadłem. Polecam. Czyżby to był kolejny transport? Ej, ściany! Nareszcie! Jemy, będzie dom! Już miejsce robię, od frontu byśmy to wyrzucili.
Dziękuję bardzo. Proszę. Dziękuję bardzo. No jest tego trochę. Powiedziałbym nawet, że więcej niż trochę. Wiele elementów, jeśli chodzi o ściany. Nadal krokwie, których jeszcze nie przyczepiłem. No jest tego trochę, no. Czy ja narzekałem na brak elementów budowlanych? Chyba za głośno mówiłem. Zdecydowanie za głośno. Okej, powzmacniałem trochę te krokwie. Jest tak naprawdę wszędzie 3x3, czyli 6x6. Wszędzie wkrętów, żeby to była solidna konstrukcja. Obiecałem sobie, że ogarnę tego harpuna, żeby na następny raz, jak będzie zrzut, być przygotowanym, więc to też za chwileczkę zrobię. I jeszcze chciałem bardzo, żeby tą bojkę doczepić. No to wrzucamy. Haps. To będzie ładnie wyglądało. Czy ja usłyszałem pierwszy na zawodach w pływaniu? Ja. Możemy się zchallenge'ować. On płynie. No dobra, niech dopłynie. Jak dopłynie, to mogę się zchallenge'ować. Oskar, czyli robimy krótki test na odległość, tak? Na jasne. Prędkość. Kto pierwszy przy bojce, ten jest gospodarzem dzisiejszej nocnej imprezy. 3, 2, 1. Go! Dobry. Ja bym cię jak ratownik odholował, jak trzeba. Nie. Szacun. Okej, wygrałem ten bój olimpijski, więc dzisiaj nas odwiedzi ekipa. Zobaczymy, jak to z nimi tu będzie. A teraz zabieram się za kolejne belki, bo trzeba dołożyć te krokwie, żeby to się wszystko ładnie trzymało. Meanwhile... Siema, z tej strony Jaskier. Z tej strony Geralt. Czyli Marek Wita oraz Glęcu dołączają do mnie. I płyniemy do naszego Rezygizda. To jest potwór, o którym dzisiaj napiszemy baśń, pieśń. Fajnie, ja... Wow, to nie działa! Działa! To powinno działać inaczej! Raz! O, tak! Raz! I dwa! Raz! Trzy! Możemy poprosić o wsparcie techniczne motorówki? O, źle! Stary! To jest... Wydawało się, że to będzie dużo prostsze. Tak! Które Dylanowi grać? Miejmy na Skellige teraz! A Skellige! O, kurna! O, przepraszam! Zakręcam! O, uderzyłem cię w nowo! Kogo moje oczy widzą? Chłopaki, chodźcie! Dostaniemy 30 jenów! Dołączyli do mnie chłopaki! Jaskier, kurde, nienawidzę się! Nie można było wybrać szybkiej drogi? Ej, rekin was goni! Nie! Szybko, chłopaki! On się może nadzieć na mój dzień! Szybko! On tu płynie, chodźcie szybko! Jaskier! Uważaj na siebie! Ratuj się! Ja mogę umrzeć! Jaskier, chodź! Szybko! Podaj rękę, podaj rękę! Szybko! Stary! No chodź, chodź szybko! Chodź, Kręcu! Stary! Weź mój miecz! Okej, biorę to! Podaj rękę Geraldowi! Nie weź! No, nie ma siły, stary! Jezu, było blisko! Ja pierdzę, uważaj, bo on to weźmie! Uważaj, bo on to weźmie, on atakuje! Jezu, cześć! Chorobę morską! Cześć! Rad ma chorobę morską! Masz jakieś eliksiry? Stary, bo mi życie spadło! A peznaczy się! Chęci też mi spadły, bo płynęłem tu jakąś godzinę! Jaskier zasuwał, znaczy płotka! No, kim ja do siebie jest? Dobra, róbmy save'a teraz! Teraz możemy tu mieć szybką podróż! Ej, chłopaki, jedna z rzeczy, które są tutaj codziennością moją, zrzut przypłynął. Bardzo proszę. Okej. Okay. A to jest ciężkie. Ja ci pomogę. Woda, batony. Czapkę. Rękawiczki. Rękawiczki, dobrze. O, dziękuję. Łapeczki. A masz może maszynkę, bo musiałby się ogolić. Bardzo proszę, miłego wypoczynku. Dziękujemy bardzo. O, tam są resztki frytek. Ale pod jednym warunkiem. Dawaj, nakarm nas po prostu, daj nam po dwie i tyle w temacie. O, o, o. Nie. O Boże, święta. Delikatnie keczupu. Dziękujemy. Stary, jak wykarmiłeś teraz, to mi się przypomina Ameryka. A mi się przypomniały narodziny. Co mówisz jeszcze raz, co? Stary, jeszcze 150 subskrypcji. Do ilu? Do 300 koła. Ja pierdzielę. I to będzie zaraz. No, to... Wbijajcie na kanał Mareczka, Marek Wita i dobijajcie subskrypcję. Chociaż pewnie jak oglądacie, to już jest 300 tysięcy. Ale subskrybujcie. Możemy dobić do 400 tysięcy. Ja bym chciał dobić do też pół miliona. Też można. Ja bym chciał do pół miliona do końca roku. Więc wbijajcie. Glęcuś i Marek Wita. Czyli tak, my zjawiliśmy tutaj się po to, by pomóc ci w budowie. Nie, po prostu możecie się położyć na leżakach, jakby. Nie, no, tak? Tak. Ja chętnie ci pomogę, stary, ja jestem budowlańcem.
Weszło! Budujemy dalej, mamy już krokwie też jeszcze poprzeczne. Będziemy dokładali teraz kolejne jeszcze wzmacniające krokwie i elementy ściankowe, które chcemy jak najszybciej postawić po to, żeby mieć noc pod zadaszeniem. Byłoby fajnie, przynajmniej. Ja bym z tym uważał jeszcze, chłopaki, ja bym z tym naprawdę uważał. Ja to montowałem, to wiem, że trzeba z tym uważać. Przyszły chłopaki, zaczyna to wyglądać! Tu jest okno życia, tu wkładamy... Mareczka. Tak, na przykład. Cześć Mareczku, cześć. A tam jest Glęco. To jest duże okno życia, na większych ludzi. Panie architekcie, coś nie wyszło po obliczenia. O jeny, rzeczywiście daleko. Ej, ale to przy drugiej ścianie będziemy już wiedzieć. Zasuwam jak dzicy. Co prawda wszędzie jest jakaś szparka, jakaś niedogodność, coś nierówno, coś nie ten teges, ale dajemy radę. Z chłopakami to idzie naprawdę szybko, ale się cieszę, że dołączyli. Nie dość, że mam kompanów, to jeszcze budowniczy, technicy dołączyli, technicy. Choć może wyglądać to lajtowo, to uwierzcie mi, budowanie takiej tratwy na wodzie nie jest łatwe. Jest to naprawdę dość ciężka praca, wszystko się rusza, cały czas wychodzą nam jakieś kurcze nierówności, ale walczymy, bo zachód słońca się zbliża, a koniecznie chcemy spać dzisiaj pod zadaszeniem. Dzień dobry! Widzę, że świetnie wam idzie z tą konstrukcją, dlatego mam dla was małą niespodziankę. Przyjmiemy, cokolwiek jest w środku. Dziękujemy bardzo, mamy lodóweczkę. To wszystko? Wyspływamy. Wy spływacie? Ale dobry żarcik! Ej stary, ja myślę, że Czarek tam był na tej wyspie i tak, co by powiedzieć, żeby było fajnie. To nie był suchy żart. No? To był dobry żart. Wiem, bo był wodny, mokry. Mokry. No. Nie tylko żart był mokry. Mówię, dostaliśmy lodówkę. Dostaliśmy dary. Proszę. Na trzy części, dobrze! Każdy po jednej ścianie! Wow! Dostaliśmy lody w ramach słodkiej przerwy. Stary, almond jest najlepszy, uważam. To jest mój wybraniec. Leżaczki teraz, widoczek i zachód słońca! I to rozumiem. Panie i panowie, to się nazywa przerwa. Ej, ale od momentu, kiedy weszliście na tratwę, tutaj ta robota poszła tak szybko. Ja nie, skubinu, stary struś pędzi wiatr. Budowlańcy, nie? Fundamenty były, tylko postawiliśmy ten, ściany. Ja pierdzielę. Powstająca tratwa, zachód słońca, leżaczki i lody, które dostaliśmy. Uwierzcie mi, był to niesamowity klimat. Posiedzieliśmy, pogadaliśmy, poobserwowaliśmy piękne widoki i wróciliśmy do roboty. W końcu tratwa sama się nie zbuduje. Panie i panowie, w tej chwili przekroczyliśmy 300 koła. Ja bym to serio zrobił. Zimne, nie? Zimne! Halo, kto nas tu odwiedza? Zjadłem coś. Zjedzmy ich. Trzeba kogoś upolować. Zapraszamy. Cześć. Siema. No i co, challenge udany? No. Przypłynęliście. Zmęczeni. Gadać nie mogą. To jest klasyk, to jest już któraś X ekipa, która przypływa. Nie jest w stanie pogadać, bo jest zmęczona, bo płynie z brzegu. Jak woda ciepła? No ciepła. To zostaniecie w niej. Dobre! Stary, widzieliście Szumiego? Nie. Szumiego. Tego Suma? Aż mnie to zabolało. I budujemy dalej. A jak? Przerwa się skończyła. Trzeba działać. Panowie! No. Stary, to wygląda już jak dom. No?
Nice. Tylko bez dachu. Zajebicie to wygląda. Brakuje nam jeszcze dachu, zaraz go zrobimy i będzie git. To już zaczyna naprawdę nabierać fajnych kształtów. Hej! Wow! Ale masz niezłą mapę. No dobra, budujemy dalej. A nie, wszystkie materiały są gotowe. Okej. Okay. A nie, teraz możemy zrobić kolejną przerwę. To co robimy najbardziej. Ej, mamy lodów więcej, więc luz. Tego grilla daję na środek, bo on jest tak niebezpiecznie ulokowany, że zaraz nie będziemy mieli z czego zjeść. Ej, muszę ci powiedzieć jedną rzecz. Jaką? Ja będę wyjeżdżał na wakacje, to nie wiem, czy nie będę brał po prostu ze sobą płyt OSB, belek i sobie tak nie robił takiego domku własnego, nie? Ej, ten na pewno ma to zajebisty vibe, nie? I robisz w jednym rogu stary dziurę, tam masz sralnik. Kupię all inclusive. All inclusive, masz sralnik. Gdzie montujemy kosz? Musimy zdawać konstrukcję. Ale to w środku czy na zewnątrz? Nie, ja bym powiedział tak, żeby nie smród nie leciał do środka. Tylko że w przejściu jest wąsko, więc z tyłu bez sensu, to daleko. No. Na ścianę jak dołączy. No robimy już fajną sobie czystość. Zaczyna to wyglądać. Stańcie w tym domku, tu tak ślicznie wygląda. Wjazd na chatę, Rezig już. Mamy zrzut z pieskiem! No way! Dostajemy? Na całą noc? Ej, fajnie! Jest taki słodki! Ej, daj nam psa, materiały sobie wejść z powrotem, nie? Ej, on przechodzi! Ja go zabieram! Ja pierdziu! Mamy psa! To jest pierwsze zwierzę na tej tratwie! Nie, chodź do domu! Stary, tu jest dom! Mamy psiaka na tratwie! Rybkę czujesz, co? Cześć! Ale ty jesteś fajny! No już się sprawdził tratwę, uznał, że jest, że nie warto. Nie ma ten choroby morskiej. Odpala silnik już. On już co odpalać i jedzie. Jest to ostatni transport dużych materiałów budowlanych, które potrzebujemy, by dokończyć dom. Jeszcze wiele przed nami, ale naprawdę zaczyna już to wyglądać. Ja myślę, że dałby radę sam skoczyć, ale... A chciałem go koniecznie przenieść. Cześć, Rezi. Ja chcę psa. Transport. Nie, nie, nie! A myślałem, że... Ja odpychałem! Myślałem, że myśmy tu zostali we dwoje sami. Pamiętasz, że kiedyś próbowałeś mnie i Glenca swatać na swoim odcinku na wyspie? Tak było. No. A ja mam już żonę. No. Pamiętajmy, Mary ma żonę. A nie, no Kuba, znowu o tym powiedziałeś? Zaczynają nas gryźć komary. Musimy jeszcze postawić frontalną ścianę z drzwiami i z całą resztą. Do tego jeszcze dach, więc zaczynamy od psikania się mugą. Nie. Da, dawajcie nie, was, czekaj. Popsikam szybko. O, o. Hopy, zaraz tu będzie cima jak w dupiu. Już nie wychodzi. O, wreszcie! No tratwa ma to do siebie, że trochę odkleja mózg człowieka. Moje dwie myszki, które dołączyły. No. Ale się cieszę, że tu jesteście, chłopaki, naprawdę tak się zarobiliście, cieszę, że to się w głowie nie mieści. Dzisiejsza noc będzie długa. Chciałem dać buziaka, ale powstrzymałem się. Będzie bardzo długa. Daj takiego delikatnego buziaka. Budujemy! Patrzę ze środka, a dopnij Marek jeszcze, a nie, bo to pracuje, okej, to łajba pracuje. Zależy jak chodzisz. Tak, zależy jak chodzisz, no. Dobra, no to wkręcam. Ej stary, słyszałem jakąś syrenę z nadmorza. Trzeba ją upolować. Ej, czy moje oczy dobrze widzą? Dwie piękne syrenki. Może wam powoli brakować miejsca. Bo widzę, że masz storage. To widzę, że więcej nie będzie wam brakować storage. Zarąbiście. Przyda się z pewnością, bo musimy gdzieś rzeczy składować. Tutaj macie jakieś skromne niespodzianki. Okej, skromne niespodzianki. Czy to jest wszystko, kochano? Na chwilę obecnie. Banany! Banany, muga, powerbank, głośnik! Ej, ekstra! Ale zarąbiście. Ale będziemy sobie... Dziękujemy! Ale, po raz pierwszy widzę, że ktoś się tak cieszy na banany. No. Wcale nie był ustawiony, że ktoś się cieszy. Te banany cieszą, nie? Hej. O nie, to jest... Biodegradalne! Drodzy Państwo, w tym momencie rozpoczynamy budowę dachu. Remek już się wspiął na górę, jak to jego zwyczaju. Jezu, jakie to jest krzywe wszystko. Chryste panie! Ej, ja już wiem, dlaczego jest krzywe! Tabelka powinna być 180 stopni, teraz to widzę z góry. I wtedy nie byłoby tych krzywizn, które wystąpiły. No muszę przyznać, że pracowanie na wysokości, gdy się buja cała tratwa, nie jest łatwe. Dobra. No super, lampa spadła. Para tutaj,
To specjalnie, żeby ale było miejsce. Ale nikt trzyma hopy. Stary, to ma wyglądać tylko dobrze pod oczy. Ej, a dobrze wyglądasz, Marek. Ja wyglądasz, jakby dom był gotowy już. Poczekaj, bo tam coś zwisa to tobą. No też, sorry. Czekaj. Potrzebujesz pomocy? Nie, ja chcę belę, ja chcę belę. Stare, belle to ma Wiktoria na chacie. Ale coś tłucze, to jest sąsiad z góry. No, naprawdę nie daje żyć. Czyli odkręcasz i podmieniasz. Odkręcam, przesuwam i tutaj chcę tą poprzeczną belę, żeby nie było ryzyka z chodzeniem po tym. Okej, okay, dobra, dobra. Wiesz, co mi chodzi, nie? Tak. Ja jestem królem tego jeziora. Zobacz, to jest wszystko moje. Wszystko moje. Ej, księżyc, patrz. Też twój? No. Ogólnie to tak, no. Mogę? Dziękuję. No wchodzi do dupy, bo tu wszystko krzywe, ale chociaż tyle będzie wsparcia, wiecie o co chodzi, nie? Dobra, mamy poprzeczkę, będziemy mogli chodzić po tym bez problemu, panowie. I teraz tak, robimy szybciutki szpil z tym dachem, lecimy z kolejnym, wszędzie już mamy krokwie, możemy już zaraz żyć. Chłopie, ten dach to jest na 10 osób. Chodź, zapraszam do mnie. Git! Mamy dach w domku. Ale tu jest kozak. Jestem na środku jeziora z chłopakami, na dachu naszego domku. Kozak jest. Mocujemy właśnie drabinę na górze, bo jesteśmy na dachu. Na dole już jest zamontowana. No i mamy to. To jest ostatni budowlany tas na dzisiaj. Mamy szczelny cały dom. Prawie szczelny, bo okien nie mamy. Mamy tylko dziury. Ale jest kozak. Ostatni wkręt na dziś! Zajebiście! Zajebiście wciul! Dobrze to jest, dobre to jest, no! I możemy się instalować do chaty, o! Nareszcie! Nareszcie! Na zewnątrz coś jest. Na zewnątrz coś przyszło. Woda, jest na pewno na zewnątrz woda. Zobaczcie, jest zrzut. O, ej! Ej! Ale tu kozacko wygląda. Zrzut. Dobrze! Bardzo ładnie. Świetliki. Świetliki, no. Ja pierdzielę, jak to jest słodko. To jest zajebiście, właśnie nie? Pokazaliśmy jeszcze im drzwi. Nie? Mamy domek, mamy wszystko. Jeszcze drzwi musieliśmy zrobić, zapomnieliśmy o tym, że to nie nagrywaliśmy. Serbet. Kiełbasy! Nie, 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 rzeczy! Yo! Na grilla! No, jestem głodny. Ej, kiedy dowiadałeś grilla? Rano, ile rzeczy dostaliśmy. Ja, dobrze, bo jestem mega głodny. Karty! Ja! Mogli grać w karty. Ej, mam asa w rękawie. Co? No i w związku z tym, że wygrałem z Oskarem wyścig, zaprosiliśmy ich, żeby wpadli na nas wieczorkiem pogadać, pochillować przez kilka chwil. Ale fajnie, że przypłynęliście, już myślałem, że się nie wywiążecie z tego. Nie no, to z Olimpijczykiem się umówiłem, no. Przypłynęli, są nasze Ślązoki. Ruda Śląska? Nasi. Nasi. A few moments later. Ty no, policja przyjechała! Ej, to, ej chłopaki, to jest policja. Właśnie, zepsułeś. A ty się śmiejesz, no. To jest policja. Mamy przerąbane. Ej, nie, to są nasi. Nie jest! Ale z policji, także się nie cieszcie. Dobry wieczór, ekipa. Dobry wieczór. Ale dostawa wielka! Co to powiększyło są? Wam się grono. Nie będę was męczyć, żebyście spali w jednym śpiworze we trójkę. No ja myślę. Mamy tutaj gifty na noc. Wracaj, już! Wracaj tu! Żeby przypadkiem was nie podbiało za bardzo. Okienka! Pięknie, dziękujemy. Dobranoc, ekipka, kochamy was. Trzymajcie kciuki. I wreszcie wam widoku gwiazd. Byleby dzisiaj nie było sztormu. Trzymajcie kciuki. Nie dzwońcie jak coś. Nie dzwońcie jak coś, co za baba. No panowie, cóż no. Pozostało nam jeszcze zrobić tego grilla. I jak już zrobimy grilla i sobie zjemy wszystko, co trzeba, to sobie przygotujemy ten domek do spania. Ej, ten dom jest naprawdę kozak. I nie ma tutaj wilgoci, nie? Jest kozaczko. No fajnie. Może jest wilgoć, bo są jeszcze otwarte. Ej, gdzie się dawać to okno, no! Tak, okno numer jeden. Ej, jak to w ogóle wygląda z zewnątrz? No i mamy okna, panowie! Oficjalnie na dzień dzisiejszy chata skończona, a jutro będziemy działali nad dekorowaniem. Piąteczka. Piona! To była dobra robota. Ej, to ofem, jak teraz sobie tak siedzimy tutaj, to nagrywamy, pokazujemy to, myślisz sobie, na jakiś dom ze sklejek. Nad jeziorem, ale nie! Na jeziorze! Dobrze, przed nami grill, panie i panowie. Grill się nam rozpala, więc nad tym jeszcze czekamy. W tym momencie będziemy rozkładali nasz nocleg! Nasze worki, witajcie w kontencie śmieciarzowym! Ja losujemy, który worek trafia do ciebie, ja biorę ten. Ej, nie, czekaj, czekaj, Kuba, może chcesz koło ratunkowe? Dobra, koło ratunkowe. Wybieram inny worek. Worek. Rozkładamy się z chłopakami. Działamy.
Najpierw kładziemy kalimaty. I w ogóle, którą stroną Remek? Srebrną. Srebrną do dołu? Tak. Nice, widzicie? Remek uczy i... Nie, to Marek uczy i bawi. Jakoś nam to idzie, mogę powiedzieć. Staramy się, ale już łatwo nie jest. No przyznaję, że ciągły pobyt na wodzie i budowanie bardzo, ale to bardzo męczy. Ej, ej chłopaki! To jest nasz dom na wodzie. Ej, my jesteśmy na środku jeziora. My jesteśmy na środku jeziora, serio. Serio mówię! Panowie, grilla trzeba zrobić. A, racja, tam przecież żar już zrobił. Ja głodny. No, ja też jestem głodny. Kiełba. Ja spanko już mam. My też. Jedna prycza, druga prycza, trzecia prycza. Jesteśmy w trójkę. Marek już jest tak głodny, że batony w pinkala. No, stary, ale zajebisty jest, miałeś rację. Lepsza jest kiełbasa, stary. Idźmy na dach z tym grillem. Weźmy tam leżaki, weźmy grilla normalnie za nóżki, idźmy na dach. O ja pierdzielę, jaki to jest widok. Kuba, chodź tu. Stary, zobacz, jaki to jest chill. Ej, to jest jak Logan Paul. Zaświeć tam, patrz. First time, bro. Pierwszy raz widzę kolory. Ej, ten widok jeszcze przed nami. Patrzcie na ten widok przed nami. Dzięki. Także robimy sobie kiełbaski na grillu, na dachu naszego domku. Stary, jesteśmy na środku jeziora, nie? Żeby była jasność. I to tym razem nie wyschniętego, nie solnego. No. I w tym samym gronie. Ej, racja! No przyznaję, że chillerka nam się naprawdę fajna odpaliła, ale jeszcze naprawdę wiele tasków przed nami. No pięknie, Mareczku, tyś to jest, hopie! Smażymy chlebek jeszcze? Narąbiście. A i jeszcze serek jest ogólnie, by the way. Serek, chlebek, masło, wszystko. Ubrem! Także my, moi drodzy, smacznego wszystkim, którzy teraz jedzą. Ej, patrzcie, jaki krzywy jest ten dach. Ten dach to jest jakiś hit. Panie i panowie, najedzeni, zadowoleni, idziemy spać. No to do spania. Dobrej nocy. Czemu ich tu nie ma? Słyszałem jakiś silnik i ludzi. Glęcu Marek! Chłopaki! Co oni kombinują? Koniecznie zostaw łapę w górę pod tym filmem i subskrybuj kanał, by kolejne odcinki ci nie ominęły.